Dobry wieczór Państwu. Jest tylko jedno takie miasto na świecie, ulicami którego spaceruje pod rękę dwoje laureatów Literackiej Nagrody Nobla. Tym miastem, jak już się Państwo pewnie domyślili, jest Kraków. A spotkać tam można przy kawie, na spacerze i na targach książki Wisławę Szymborską i Czesława Miłosza. Podczas krakowskich targów książki wieczory autorskie z nimi są zawsze dużym wydarzeniem literackim, towarzyskim, ale tym razem wieczór z Wisławą Szymborską, który odbył się na tegorocznej imprezie, był oczekiwany z dużym napięciem. Otóż ukazał się bowiem pamiętnik Antoniego Szymborskiego, a poetka mówiła o swoim dziadku i jego listach. Posłuchajcie Państwo sami, jaki był nastrój tego spotkania, a rejestrowała je Katarzyna Fortuna. Awanturnicze i barwne losy Antoniego Szymborskiego mogłyby stanowić ilustrację polskiej historii XIX wieku. Jako 17-letni chłopiec ucieka z domu do Powstania Wielkopolskiego. Potem walczy pod dowództwem Bema w Karpatach, wędruje po całym świecie, szuka złota w Kalifornii. Wreszcie bierze udział w Powstaniu Styczniowym, za co więziony jest w Cytadeli Warszawskiej. Burzliwe fortuny obroty to tytuł pamiętnika z lat 1831-1881 Antoniego Szymborskiego, dziadka noblistki Wisławy Szymborskiej. Poetka odnalazła pamiętnik dziadka na początku lat 60. w domu rodzinnym. Dopiero teraz zdecydowała się na publikację. W promocji pamiętnika wzięli udział Jerzy Ilk, Paweł Dubiel, który pamiętnik opracował, oraz Wisława Szymborska, która, jak się przyznała, odziedziczyła pewne cechy po dziadku. Kiedy czytałam po raz drugi ten pamiętnik, uprzytomniałam sobie, że tam dwie cechy, których nie wymienię, ja po dziadku mam. Natomiast na pewno nie mam tego rodzaju temperamentu. Dziadek był bardzo człowiekiem obraźliwym, wpadał z byle powodu czasem w furię, był bardzo czuły na swoim punkcie, na punkcie swojego honoru. No i jeszcze weźmy pod uwagę to, że właściwie to był po prostu biedny tułacz, biedny człowiek, który nic już nie miał. Chodził od dworu do dworu szukając pracy, powołując się tylko na jakieś koneksje, na znajomości. Gdzie się podział majątek, to nie wiem, więc pamiętajmy o tym, że to był człowiek głęboko zraniony i po prostu biedny. Mój dziadek, no właściwie prawie, że nie widywał syna i postanowił właśnie ten pamiętnik napisać. Dla niego. To on widział w tym synu właściwie jedynego swojego czytelnika. Może nie wszystko opowiadał do końca. Jak wydobywa w Hamburgu bodajże, czy w Berlinie, z domu rozpusty kobietę upadłą, Polkę. Tak. Odprowadza ją na łono rodziny, odwozi ją do Polski, do jej rodziny. Ale nasuwa się pytanie, co on tam robił, jak on tam trafił. Poszedł z kolegami dla pochulanki. Tak. Pisze wyraźnie, tak. Nie wiedziałem, co te panienki w oknach tam robią. To jest pisane dla syna. Nie do końca pewne sytuacje są opisywane, tak. No trudno. Ale mnie się wydaje, że dziadek był, no chyba dosyć przystojnym, młodym człowiekiem. Kobiety mu się bardzo podobały. Nawet jak któraś mu nalewała mleko, nie omieszka zanotować. Wziąłem ją szczyptą za policzek i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza, że trzeba tam było przenocować, a był bez grosza akurat. Tak, no to jest prawda. Ja mam tutaj taki fragment, jeszcze ten węgierski fragment, kiedy pod Bemem służy na Węgrzech. Muszę tu dać objaśnienie, że moje wyskoki szału nie były demoralizujące lub też czynami złymi nacechowane. Były one tylko napojone dumą i próżnością, żem czasem zapominał właściwego szacunku dla najpoważniejszych osób. Młodość ma swoje prawa, więc też i ja byłem upoważniony, bo w najzamożniejszych domach lub średnim stanie było mi wolno w czasie zabawy, przy powitaniu lub żegnaniu, nadobne córy Węgier pocałować, a które i z chęcią i szczerością podawały swe usta koralowe,
lub też same przy powitaniu, lub też i zobaczeniu mnie biegły i serdeczny uścisk dawały. W początku byłem żenowany, lecz tak się później oswoiłem, że się stało zwyczajem powszechnym. Tak. W tej sferze to były przygody niewinne. Te wszystkie panienki, córki, dziedziców, na pewno tam nic więcej nie było. Tak. Ale już nie jestem pewna, czy w innych sytuacjach było tak samo. Na końcu to już jest bardzo smutne, ten pamiętnik, bo on został właściwie jak palec sam. Miał oczywiście grono znajomych, gdzieś tam chodził jeszcze na wystawy, prawda, ale faktycznie już był sam. I sądzę, że gdyby się urodził o tych dziesiątki lat później i żył w II Rzeczypospolitej, pewnie byłbym zawodowym wojskowym. No, gdzieś byłby urządzony. Nie ma u niego ani krzty upominania się o to, że społeczność jest w stosunku do mnie niewdzięczna. Prawda? Ja położyłem zasługi, nic z tego nie mam. Tego u niego zupełnie nie ma. On jest pod tym względem bezinteresowny. A widać z kart tej książki, że naprawdę było mu ciężko. Co do tej biedy, to oczywiście mnie się wydaje, że to inaczej było. Być może, że ta teściowa groźna od razu była przeciwna temu małżeństwu. To ja tego nie wiem. Prawdopodobnie mój ojciec, jak dorósł, to czytał ten pamiętnik. Ale w domu nie było, jak przypominam sobie, kultu tego dziadka. Nie mówiło się o nim. Mój ojciec właściwie był wychowywany pod wpływem babki i matki swojej, prawda? Czyli te panie go dosyć widocznie nieprzychylnie nastawiały do ojca. Też jakiś dramat, trudno wyjaśnić, na czym to polega. To były wielkie tajemnice tutaj, to życie osobiste. No i dramat, bo rzeczywiście był to człowiek, który został zupełnie sam. My dzisiaj mówimy, że żyjemy, z przekąsem to mówimy, z żalem, że żyjemy w jakże ciekawych czasach. A tamte czasy wcale nie były mniej ciekawe i nie mniej ludzi doświadczały, i szczególnie takich, którzy no byli, co tu dużo mówić, patriotami. Chociaż u niego ten patriotyzm w pisaniu nie wychodzi, on wychodzi w czynach. Co więcej, gdy kończy się kampania węgierska, tam pobrzmiewa żal do Bema, że Bem się poddaje, oddaje Turkom. A my, powiada, chcieliśmy tylko bić się i bić, nie patrząc nawet z kim. Byliśmy młodzi i dodaję jeszcze tak, czy to przypadkiem nie tkwi w naturze człowieka? To nam od razu mówi, jaki to był człowiek, prawda? To był ktoś, kto lubił wojować. A gdy się wojowanie skończyło, no to wpierw po Europie, prawda, kontakty z towiańszczyzną, która mu zresztą nie odpowiadała, a potem Ameryka.